Hej, hej, z tej strony Grzesiek Soczomski w luźnej formie. Dzisiaj wyjątkowo na zlecenie, przede wszystkim na zlecenie portalu Biegamy we Wrocławiu. Jak widzicie, znajdujemy się przed sklepem Ambasada Sportu, sklepem przyjaznym biegaczom. I zaraz zobaczymy tak naprawdę, co się dzieje w środku, co tam możemy dostać i może zadamy parę pytań sprzedawcą, zobaczymy, jak to będzie. Już? Hej, jest z nami Piotr, który zaraz nam powie, dlaczego warto wpaść akurat do tego sklepu, a nie do żadnego innego. Jestem właścicielem, współwłaścicielem tego sklepu. Stworzyliśmy go, żeby właśnie biegać się czuł tutaj, jak powiedzieć, w wielkiej przestrzeni. Chodzi o to, że jest to duży sklep, będzie z dużym asortymentem, no i będzie profesjonalna obsługa klienta, to znaczy profesjonalne doradztwo. No i macie produkty, których nie można dostać w żadnym innym sklepie. Możesz powiedzieć coś o jakichś firmach konkretnych? No to znaczy, no i może nie do końca w żadnym innym, no ale mamy produkty, które są bardzo rzadko spotykane w innych sklepach. No, tak jak buty Carhu na przykład, czy mamy bardzo duży asortyment odzieży New Line'a. Mhm. Jest to firma właśnie z dużą, długą tradycją, ale nie ma jej w dużo ilości sklepów. Okej, pogoda za oknami psuje się z dnia na dzień. Co możecie polecić już z tego, co macie w sklepie, co moglibyśmy na siebie przywdziać, ubrać, kupić u was właśnie? Co możemy? Możemy się przejść ewentualnie. Pokazać. Na przykład tutaj są rewelacyjne spodnie, na przykład z marki Dobson, która też właśnie jest taką marką unikatową w sklepach. Właśnie bardzo fajne rozwiązanie spodni z opcją z przodu windstopperową. Właśnie ma materiał, który jest pokryty teflonem, wiadomo, system odblaskowy, a z tyłu jest to właśnie materiał ocieplony, właśnie tylko chodzi o to, że ten napływ wiatru jest zazwyczaj z przodu, dlatego tak są te spodnie skonstruowane. To tu jeszcze ewentualnie z jakieś kurteczki, jakąś ciekawą kurtkę byśmy znaleźli. Może też do psa. Tu jest, właśnie to są do tych spodni, jest właśnie kurtka, właśnie, którą można używać właśnie jako te półrękawice. Tak samo, tak jak spodnie są skonstruowane, jest że przednia ta z przodu warstwa jest właśnie podszyta tym materiałem wiatroodpornym. No i na pewno będzie nas dobrze widać, jak się o 16 zrobi ciemno. Na pewno. Jest duży, jest tutaj odblask i napis jest też odblaskowy, tak samo jest. I widzę, że jest też bielizna termiczna na przykład. Jest, Krafta. Zaczęliśmy współpracę z tą marką. Mają bardzo bogaty asortyment bielizny, odzieży, właśnie dla biegaczy. Mają różne takie też podziały, że jest to taka odzież zaawansowana z serii Elite, a jest też taka tańsza, którą można sobie kupić sobie w jakichś lepszych cenach. Aha, czyli coś dla siebie znajdzie i ktoś, kto szuka już profesjonalnych ciuchów, kto biega długo i ktoś, kto dopiero zaczyna. A jeżeli chodzi o buty, to jakie macie marki, jakie macie modele? No, właśnie. Czekam na nowości, na przykład mamy Cumulus 15, takie fajne kolorystyce, to jest kolorystyka teraz Asicsa właśnie, ona w dwóch, jakby powiedzieć, kolorach się teraz jakby utożsamia, że jest taka właśnie niebieski i z pomarańczowym, jest kolorystyka butów, albo seria tak właśnie zielono z niebieskim. I to właśnie dużo też przy innych modelach tak samo właśnie ten kolor tylko stosowany. Albo zielona z niebieskim, albo właśnie pomarańcz z niebieskim, takim jasnym. No i nowości Cumulus właśnie 15, but pod stabilny, pod opcję neutralnego suplującego biegacza. Nawet jest wagowo trochę cięższy. Widzę, że jest też trochę takich typowo-damskich modeli, malutkie takie buciki. No i mamy. Bardzo ładna kolorystyka w tym teraz Virata. Model
minimalistyczne. Właśnie są kony z offsetem 0. Leciutkie. Niektórzy używają jako startówki, ale to jest dla zwolenników, jak to powiedzieć, biegania na bossa, tak? Prawie. A co jeżeli ktoś preferuje inne sporty poza bieganiem, na przykład rower, tam idzie piłkę nożną? No mamy, jesteśmy sklepem, jakby powiedzieć, filmowym Diadora. Mhm. Bo Diadora ma też fajne buty biegowe, ma też takie niższe półeczki dla takiego początkującego biegacza. Model Dynamic. Masz fajne ceny. 159 zł. Jest to płci, który właśnie jest w opcji taki wyginający się na wszystkie strony, a jest, są też buty, które są wiadomo konstruowane tak, do takiego cięższego biegacza z dobrą stabilizacją, osobą pronującą tu akurat. Bardzo dobre płciki. Dobra, to możemy zrobić jeszcze małą rundę tu dookoła, pokazać co. Można tą wiadomo, możemy przejść na prywatne rzeczy. O właśnie, to pokażmy rzeczy jeszcze właśnie z tych innych sportów, co? Chcemy być właśnie sklepem tych sportów triatlonistów, dlatego będziemy mieli ofertę okularków prywatnych. W tej chwili mamy jedną firmę, taką czeską, którą jesteśmy dystrybutorem tej firmy na Polskę. Mhm. Ale też pojedziemy w inne okularki. Będą się pojawiać jeszcze. Na pewno Speedo już mamy kontakt. Będziemy to realizować tak na najbliższym tygodniu. Klapeczki tak samo, wiadomo, jak basen, to okularki, basen i wszystkie akcesoria związane. Czepki, jakieś pójboje, deski, łapki, to wszystko będzie u nas dostępne. Widzę, że jeżeli chodzi o odżywki, to też wszystko jest, są żele, są no, batony. Już mamy, tutaj mamy firmę Vitarco, tutaj przedstawiciela Disco i Power Gymu akurat, ale mamy już się odzywają inne firmy, że są współpracy. Tak samo pełna oferta od skarpet, odzieży kompresyjnej. Różne mamy firmy, Cepa, różne modele. Tak, Compressport, jest Royal By. Wszystko akurat. Są też pasy z bidonami, plecaczki. Tak, pasy z bidonami, plecaczki, skarpetki. Dobra, to super, chyba wszystko mamy. Tak? Także jak widzicie, już wyszliśmy, w sklepie można dostać wszystko i dla biegacza, i dla pływaka, i dla piłkarza, dla rowerzysty. Także polecam tutaj wpaść. Ambasada sportu, jesteśmy na Stadionie Olimpijskim. Pewnie mniej mówiłem tego na początku, to mówię to teraz. Część z Was pewnie już widziała ten sklep w trakcie otwarcia jeszcze remontu przed maratonem, bo właśnie właściciele starali się na ten maraton zdążyć. A z czasem będzie się tam pojawiało coraz więcej ciuchów. No ja polecam przede wszystkim dlatego, że są naprawdę super ceny, super okazje i ciuchy, które ciężko znaleźć gdziekolwiek indziej. Także wpadajcie.